ponieważ mamy 5 osób na 9 członków Komisji Budżetu, zatem mamy skład wymagany do odbycia posiedzenia Komisji Budżetu. Przed Państwem porządek posiedzenia. Czy ktoś z Państwa ma jakieś propozycje zmian do porządku posiedzenia? Jeżeli nie ma, w takim razie nie ma potrzeby przegłosowywania tego porządku. Przystąpimy niezwłocznie do omówienia poszczególnych punktów. Pierwszy to jest taki zatytułowany analiza porównawcza wydatków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 2015-2016 ze szczególnym uwzględnieniem zmian organizacyjnych. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania? Ja będę miał kilka, ale może ktoś wcześniej się. Nie, może też pozwolimy Panu, żeby omówiły tak pokrótce, jakie zmiany. No nie wiem, materiały mamy, to co Pani chciałaby coś powiedzieć na ten temat więcej, czy mamy pytać? Ja powiem tak może ogólnie taką uwagę, że porównując wydatki 2015-2016, nie uwzględniając, czy też odejmując od tego realizację programu 500+, generalnie wydatki wzrosły o 1 835 294 zł, tak? Ten wzrost w różnych paragrafach wydatków różnie się przedstawia. Ja może zacznę od tego, co sobie tak w szczególności wynotowałem. Może od tego działu zaczniemy. 85 219, to ośrodki pomocy społecznej. Jak ktoś będzie miał jakieś inne pytania, to będziemy rozmawiać. I mamy taki paragraf 4300, czyli zakup usług pozostałych. I w tym paragrafie wydatków wzrost nastąpił o około 25 tysięcy. Z czego to wynika, proszę powiedzieć? Z czego to wynika? Zatrudniliśmy panią mecenas. Była zatrudniona w 2015, ale z dniem 1 stycznia 2016 roku zostały dodatkowo 2 godziny tygodniowo wprowadzone. Tu jest zwiększenie. A to jest radca prawny? Czym się ten radca prawny zajmuje? Jakimi rodzajami świadczeń usług prawnych? I to jest w paragrafie 4300 o zakup usług? A proszę powiedzieć, czym się ten radca prawny zajmuje? Komu świadczy te usługi prawne? Na rzecz ośrodka? Czy na rzecz ośrodka. A macie jeszcze jakąś inną obsługę prawną? A doradca prawny jest? Coś takiego? Macie kogoś takiego? Ja się pytam o zawodowych pełnomocników, czyli ktoś, kto ma uprawnienia radcy prawnego lub adwokata i może świadczyć profesjonalne usługi prawne, nie osobę, która jest, powiedzmy, między krótko mówiąc, amatorem. Bo wiem, że u Państwa w ośrodku taka osoba pracuje. Ale jest radcą prawnym? A sporządza opinie prawne na przykład? Występuje, ma prawo reprezentowania Państwa przed sądami? Ale czy ta pani, to pani, o panią rozmawiałem, bo wiem, że są dwie panie, tak? Jedna pani jest radcą prawnym, a druga też jest radcą prawnym, ta, która wam doradza w ośrodku, pracownikom? Panie przewodniczący, a może zostawiłem gdzieś inne pytania, bo takie pytania są bardzo szczegółowe. Nie są, nie, pan, kolego czy. Ja chciałbym wiedzieć, z kim rozmawiam. Ja się nazywam Czesław Majdak i jestem radnym Rady Miejskiej. Panie wiem, że pracują w ośrodku pomocy społecznej. Może się pani przedstawią, jakie pani tam piastują stanowiska, bo nie znam. Nie wiem. Ja Janina Siepka, Żurna Śródowa. Marta Zatowska, pracuję w księgowości. Piotrowska Izabela, koordynator zespołu do spraw realizacji. Czyli nie ma tutaj osoby odpowiedzialnej, jeżeli chodzi o zatrudnienie, zakres obowiązków. Czyli to skupia się na dyrektorze, bo wiem, że tym ośrodkiem kieruje
jednoosobowo dyrektor, tak? Tak. Czyli te pytania musimy zadać do pana dyrektora. No to w takim razie będę prosił o wyjaśnienia, że chciałbym wiedzieć, jaka to obsługa prawna, czy to jest profesjonalna obsługa prawna, czy pani, które są zatrudnione, czy osoby, które są zatrudnione, są radcami prawnymi, czy też mają inne kwalifikacje zawodowe, bo tak jak tutaj kolega wspomniał, że radcą prawnym może być ktoś, kto nie tylko skończył studia prawnicze, ale również ukończył aplikację radcowską, czy też adwokacką i zdał egzamin zawodowy z wynikiem pozytywnym. Wtedy może świadczyć profesjonalne usługi prawne i to, co wcześniej wspomniałem, między innymi sporządzać opinie prawne, pod którym podpisuje się i pieczętuje radca prawny z numerkiem, jaki mu jest przyznany i ma też prawo do obsługi prawnej ośrodka, czy występowania przed sądami w różnych instancjach, między innymi. Natomiast ktoś, kto nie ma takich uprawnień, no niestety takich czynności nie może podejmować. I to jest wzrost wydatków z tego tytułu, tak? Czyli o 20 prawie 5 tysięcy ta osoba. Ile razy, w jaki czas pracy jest tej osoby? 3 razy w miesiącu. 3 razy w miesiącu, tak? I 8 godzin? Po 2 godziny. Więcej z pani Sylwia, bo ona przyjeżdża na godzinę 10:09 i jest do 15:30. Jest 3 razy w miesiącu dla nas i dla Danysi, doświadczeń rodzinnych, tak? I w momencie, kiedy przyjeżdża, to ma spotkania z nami, z pracownikami, ma spotkania z kadrową, ma spotkania z księgową, niech tego wymaga i ma spotkania z działem świadczeń rodzinnych, tak? Jeżeli są jakieś zmiany w przepisach prawnych, no to omawia je ogólnie na spotkaniach, które z tych trzech spotkań Ja rozumiem, ale chciałbym się dowiedzieć, czy ta pani Sylwia, która tam przyjeżdża, jest radcą prawnym, czy też doradcą, bo jeśli świadczy wam usługi prawne, to musi też w pewien sposób wiedzieć o tym, że to, co powie, czy to, co zrobi, a pracownicy ośrodka będą postępować według jej wskazówek, jest jakby wiążące i ktoś musi za to wziąć odpowiedzialność, tak? Jeżeli jest radca prawny, tak jak na przykład w urzędzie, to w kwestiach spornych sporządza opinię prawną, pod którą się podpisuje, też jak gdyby w pewien sposób wiążące, choć nie do końca oczywiście, dla pracowników urzędu i pracownicy na tej podstawie podejmują decyzję. Natomiast jeśli pracownik nie ma takiej opinii prawnej, a tylko jest ustne jakieś tam ustna wypowiedź, no to przepraszam, ale na jakiej podstawie mamy pewność, że wtedy jak pracownik na przykład postąpi, a popełni błąd, kto to weźmie za to wtedy odpowiedzialność? Dlatego prosimy o wyjaśnienia, czy pani, która tam przyjeżdża 2-3 razy w tygodniu, nie wiem ile tam godzin pracuje, czy miesiąc, tak? Miesiącu. Czy jest radcą prawnym, czy jest doradcą prawnym, tak? Bo to jest różnica. Tak? Jest radcą prawnym i jest ustalone, że w obecności kierownika działu, jeżeli będzie oczekiwanie, że na piśmie ma być opinia, bo będzie ona miała wiążące znaczenie dla prowadzenia sprawy, taka opinia będzie udzielana na piśmie. Tak jest ustalone. Czyli... Ale przepraszam, panie dyrektorze, czy, bo o kim my teraz mówimy, bo tam są dwie osoby, tak? I pani jest radcą prawnym, tak? Dobrze, proszę to zaprotokować, że jest radcą prawnym. Ale nie rozumiem. No, chciałbym ustalić tę obsługę u was prawną prowadzi, bo są jest dwóch prawników i teraz się dowiedziałem od pana, że jest radcą prawnym, więc chciałbym wiedzieć po prostu, jak to jest, bo teraz jest 25 tysięcy wzrost na wydatkach zakup usług pozostałych w dziale, gdzie mamy ośrodki pomocy społecznej, no to jest to kwota, którą chciałem dowiedzieć, na co jest wydatkowana ta kwota, tak? Dowiedzieliśmy, że jest na obsługę prawną radcy prawnej pani Sylwii Jóźwik, tak? Dobrze mówię, Jóźwik? Jóźwik. Także tutaj jest płacony psycholog. A psychologiem to jest Golniowa jest, tak? Psychologiem to jest Golniowa jest? Nie, to nie jest właściwe, żeby ktoś był z Golniowa, bo to jest forma superwizji. Zależy, to jest elastyczna forma. Jeżeli mogło to być superwizji indywidualne, to grupowe. I jeżeli jest obłożenie wśród pracowników, którzy korzystają z tego. Ja przypomnę, że jesteśmy w procesie zmiany i pracownicy mają różne problemy z tym związane i jest taka usługa wskazana, żeby pracownikom pomóc w tym. Natomiast dopuszczamy możliwość, że jeżeli pracowników nie ma chętnych, to w danym dniu, nie zapisują się na godzinę, bo to jest raz w miesiącu tylko przyjazd psychologa, to wtedy dopuszczamy, żeby z tych usług korzystały osoby, które korzystają na co dzień z pracy socjalnej. Tak, żeby w pełni wykorzystać możliwości i kompetencje
psychologa, że to jest ktoś z najwyższej półki, no to tak to jest. Ma dobre rekomendacje w ROPS-ie, ma dobre rekomendacje w Barlingu, prowadzi, jest jednym z trenerów super treningu skoncentrowanego na rozwiązaniach. Jest idealnym uzupełnieniem systemu edukacyjnego pracowników socjalnych, którzy po prostu są nieprzygotowani do pracy po wyjściu z uczelni, moim zdaniem. Dobrze, czy są jakieś pytania do tego punktu? Ja mam pytanie tylko, czy dużo osób korzysta z tej pomocy? Tak, ja też mam pytanie. No nie ma takiej sytuacji, żeby nie było chętnie. Jak jest termin nieznaczony i teraz ma przyjechać pan Radosław do nas i na spotkaniu, to się spotkania odbywają w zielonym pokoju, to jest miejsce kameralne. Nie ma sytuacji takiej, żeby było wolne i teraz nie ma kto skorzystać. Bo jednak się dzieje, różne rzeczy dzieją się. Jesteśmy obciążeni. A co się dzieje? No to już są indywidualne sprawy między tą osobą a psychologiem, dlaczego się zapisuje. Ja uważam, że to powinien być standard w ogóle w ośrodkach pomocy społecznej. Stąd ROPS na przykład przez pewien czas miał taką usługę, gdzie swoich pracowników, superwizorów jakby polecał w terenie. Tylko proszę wybaczyć, ja sam szkoliłem tych superwizorów i ja bym się im nie powierzył. Więc woleliśmy skorzystać z osoby, która ma rekomendacje i jest znana w środowisku i jest do tego kompetentna. A nie jest znana w ogóle. Dobrze. Dobrze, przejdziemy może dalej, jeśli można. Tu jest taki dział, gdzie są usługi opiekuńcze. Wzrost wydatków nastąpił w paragrafie 417. To jest wynagrodzenia bezosobowe o 92 200 zł. Z tego, co tutaj z tego materiału wynika, że jest to wzrost związany z zwiększeniem opiekunów i dni i godzin, tak? Często korzystamy z wsparcia sołtysów, poszukując kogoś, kto mógłby przyjść i
zadbać o w zakresie, na przykład rozpalić ogień, zakupić żywność. Tutaj nie potrzeba jakichś specjalnych szkoleń. Oczywiście te osoby przechodzą obok szkolenia, organizujemy, pielęgniarki środowiskowe to przeprowadzają. Także nie jest też tak, że pierwszą osobę z ulicy wprowadzamy w środowisko. Ale jakiś taki proces następuje tutaj oceny, że ta osoba jest, się nadaje na taką, do takiej pracy, czy też nie? To jest, odpowiada za to pani Beata Wojciechowska i monitoruje te środowiska. I przeprowadza wywiady, monitoruje. Zresztą teraz, chcąc odciążyć trochę system gminny, wchodzimy w projekt unijny z 7.6 z usług opiekuńczych, gdzie 29 osób będzie mogło skorzystać z dodatkowych świadczeń. Tam są też, tam jest też rehabilitacja tych osób. To, czego my dzisiaj nie zapewniamy, czyli staramy się nie tylko zapewnić to, co jest, ale też podnieść standard. Rehabilitacja. Tak, to jest fizjoterapeuta na miejscu, może przyjść do domu. Jeszcze dzisiaj tej usługi nie uruchomiliśmy, bo jesteśmy w trakcie podpisywania umowy. Ale no dobrze. Już wiem, co chciałem. Jest pewien problem z tymi w ogóle środkami unijnymi w zakresie pomocy społecznej, bo ponieważ na dzień dzisiejszy WUG, ogłaszając konkursy, adresuje to do osób, które nie przekraczają kryteriów dochodowych z ustawy o pomocy społecznej. 514 zł. Jeżeli emerytury teraz mają być około 1000, to praktycznie sami eliminują takim konkursem wszystkie osoby, które moglibyśmy wesprzeć w gminie, chyba że ktoś nie ma renty, nie ma emerytury i wtedy dopiero zgłasza się do nas. I co my z tym robimy? My teraz jesteśmy w procesie negocjacji z Wojewódzkim Urzędem Pracy na temat rozluźnienia tych ram dostępu do tych usług. Rozluźnienia, żeby oni nam pozwolili wziąć na przykład osoby, które korzystają z pomocy żywnościowej państwa. Dla nas, bo tam jest 150% kryteriów. To już jest jeden krok do przodu, ale negocjujemy. Zobaczymy, jaki będzie wynik. Pisma, proszę. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałam. To znaczy, że opiekunki w okresie goleniowskim są zatrudnione i na umowę o pracę niektóre i na umowę o pracę. Ale to nie są te same osoby. No oczywiście, że nie. Proszę Państwa, pragnę zwrócić uwagę, że to jest ewidentne naruszenie prawa w tym zakresie. Ewidentne naruszenie prawa. Są kontrole PIF-owskie w tej chwili przeprowadzane u pracodawców i nie może być tak, że ten sam rodzaj pracy wykonywany jest w oparciu o różny tytuł. I na 100% w sytuacji stwierdzenia takich uchybień, między innymi przez Państwową Inspekcję Pracy, pracodawca jest wzywany do zawarcia umowy o pracę z datą wsteczną, wyrównania urlopu wypoczynkowego itd. Albo to jest praca w rozumieniu kodeksu pracy, albo to jest usługa. Nie może ta sama czynność być i pracą, i usługą. Wtedy poproszę pana dyrektora, to są wszystkie najmniejsze wymiary kary 1000. Dobrze, to w tej kwestii dwie rzeczy chciałbym powiedzieć. Pierwszą to, że to jest, że moje postępowanie w tym zakresie jest niczym innym, jak tylko kontynuacją działań, które już wcześniej w ośrodku były i takie praktyki i taka tendencja jest. Po prostu chodzi o pewną nominację. Bo to są pieniądze. A czemu pan tego nie wyprostował? Tylko pan kontynuuje działalność poprzedniczek, tak? Panie przewodniczący, ponieważ nikt do tej pory na to nie zwrócił uwagi. No ale pan jako szef jednostki powinien to wiedzieć i zwrócić na to uwagę. To komisja musi tutaj, pani radna, panu zwracać uwagę, że to jest niezgodne z prawem? Pan jako dyrektor jednostki jest odpowiedzialny za funkcjonowanie jednostki, wszystkie wydatki z tym związane, stosunki pracy, jakie tam panują i wszelkie nieprawidłowości, które istnieją w tym, w jakimkolwiek zakresie, powinien pan eliminować, a nie czekać, aż ktoś z radnych zwróci pan na to uwagę, tak? Albo przyjdzie inspekcja pracy i wtedy dopiero zaczną się prawdziwe problemy. To, że to było, wie pan, przez 10 lat, to nie znaczy, że ma być przez kolejne 20 też. I proszę zaprotokołować, że szanuję każdą złotówkę inną. No to będzie pan szanował tą złotówkę, jak inspekcja pracy nakaże panu wypłacenie tych wszystkich należności tym paniom. To wtedy zobaczymy, co pan będzie pisał do burmistrza o zwiększenie środków na wynagrodzenia w związku z tymi z kontrolami. Wtedy będziemy rozmawiać na temat szanowania przez pana środków finansowych. Jak ciągniemy ten wątek zatrudnienia, będziemy przeglądali sobie, analizując te wydatki,
stanie na dzisiaj określić, czy one były zasadne, czy nie, bo do tego to trzeba by było jakąś kontrolę przeprowadzić. Na ten temat się nie będę wypowiadał. Popatrzyłem właśnie na te wynagrodzenia bezosobowe, które bardzo, bardzo wzrosły rok do roku i to było zauważalne. Więc to, co mówi pan dyrektor, jakby nie przekłada się w tej sprawozdaniu, bo wypłaty, te nagrodzenia bezosobowe, rok do roku, jak pan powiedział, ma i zobaczył pan schwał, czyli pan zwiększył te umowy zlecenia, panie dyrektorze. Pan zwiększył się zakres usług. Ale zaraz, ale zwiększył pan liczebnie, finansowo, zwiększył pan to. Nie to, co pan przewodniczący mówił, było zmniejszenie, to było zwiększenie. Następna tutaj spadła taka fraza, że ograniczamy pracę na etatach, zwiększamy na umowy te cywilnoprawne czy umowy zlecenia. Ja mam pytanie ogólne. Jak pan dyrektor przyszedł, został dyrektorem, to ilu pracowników liczył OPS? Ile liczy teraz pracowników OPS? I bo tam widzę, że to jest coś nie do końca prawda, bo widzę, że pan w tych dokumentach jest, że 4 etaty przybyły jednak w OPS-ie, taka tam jest konkluzja. Ale bardzo bym prosił o takie podanie, ilu pracowników przez ten okres, ile się zwiększyło. Bardzo bym prosił o takie dane. Te dane szczegółowe będą zawarte w sprawozdaniu z działalności, które jest przygotowywane. Natomiast ja już teraz mogę powiedzieć, że stan na 31 grudnia 2016 roku to jest 59 osób. Jak pan przyszedł do pracy, to ile było? Objął pan stanowisko? Mamy wcześniejsze dane. Ja na przykład dzisiaj wiem, że mam 115 pracowników. Nie muszę żadnej kartki jak mam. I wiem, ile miałem jak przyszedł. 27. Chcę powiedzieć, że w ośrodku jest to rotacja pracowników związana z tym, że na przykład w ciągu jednego tygodnia 3 panie przyszły, oznajmiły, że są w ciąży. No to są pracownicy socjalni. No to dalej są pracownika. No dobrze, ale następnie musimy zachować ciągłość pracy, w związku z tym przyjmujemy i nie możemy czekać, aż ZUS zacznie płacić za to zwolnienie, tylko my musimy natychmiast reagować. W związku z tym generowane są koszty, między innymi. I pan nie jestem w tej chwili przygotowany dokładnie na tą odpowiedź, na to pytanie, natomiast udzielę jej, na pewno będzie w strukturze zatrudnienia, opiszemy tę sytuację, jeżeli pan chce. Bardzo bym prosił na stanie, pan przyszedł. Objął pan stanowisko dyrektora. Dobrze. Dobrze, nie chciałbym podawać wartości, bo mogę teraz powiedzieć 57 i teraz panu państwo powiecie, że powiedziałem 57, a jest 56 było, albo 58. Panie dyrektorze, tak samo, tak jak pan mówił, to będę chce ściśnąć tych ciążach. Ciąża też nie wyklucza wykonywanie jak odpowiedniej pracy, chyba jest, że jest zaświadczenie lub zwolnienie lekarskie. Ciąża jest błogosławionym stanem, ale ja pan jako pracodawca też wie pan dobrze, że można też to tak określić. Także takie tłumaczenie to nie jest tłumaczenie, bo każdy z nas gdzieś tam kieruje. No tak, ale kieruje, że koleżanki, przepraszam, że panu przerwę, jak zachodzę w ciążę, to znaczy nie mamy zwolnienie lekarskie. Dobrze, no to wtedy się zachodzę. I obrówowo to są dziewczyny, były między innymi dziewczyny z asystentury, tak? Gdzie to są takie środowiska, mówi pan, stresogenne dla pracowników, więc... Wszyscy rozumiemy, każdy gdzie pracuje ma stres. Nie ma środowiska pracy bez stresowego. Tutaj też na tej sali jakiś tam stres panuje i są jakieś tam stresowe. No, też jesteśmy na razie winni. Także to nie ma takiego problemu. Bez stresu. To co Krzysiu powiedział a propos zatrudnienia, żebyśmy byli pełni oba sytuacji, bo też dochodzą nowe zadania, żeby też w tym kontekście trzy osoby zarządnie. Że czasami takie porównanie jednorodne fałszywe, ale okej, to jest ładnie opisane przez w tym, jeżeli chodzi o 500+, jest to opisane, jakie kwoty, to wszystko jest w tym dokumencie, który państwo przedstawili. Ja to
przeczytałem, więc o to nie pytam. No ale to zatrudnienie jest finansowane z zadań zleconych, to nie jest gmina zadania płaci, prawda? I wtedy jak masz dotację, to z dotacji dostajesz, to tak samo jak zadanie masz w następnej rubryce wojewody, masz w następnej rubryce to, co gmina daje. Więc ja tutaj nie zadaję pytań jako kontrolujący, tylko chcę zobaczyć, co się zadziało w ośrodku pomocy społecznej od zmiany kierownictwa tego ośrodka. Patrzę na wydatki, patrzyliśmy na bezosobowe wynagrodzenia, na wynagrodzenia i mógłbym zadać pytanie, panie dyrektorze, ile ludzie w tamtym roku dostali w ośrodku pomocy społecznej podwyżki? Bo to też jest widoczne na zestawie. Oczywiście, że dostali podwyżki, bo były takie decyzje samorządu. Teraz się były regulacje płacowe niż podwyżki, 150 do nazwych podwyżków. I proszę też oczekiwać, że w następnym dokumencie, który napiszemy, kieruję ośrodkiem, widzę jak panie pracują. Dobrze, to więc chcę powiedzieć, że jeżeli ktoś wykonuje 20 wywiadów średnio dzisiaj pracownik socjalny w rejonie i to jest dla mnie normalne obciążenie, nie jest to jakieś tam wielkie, normalne obciążenie, bo mamy spadek bezrobocia, spadek ilości badań, w związku z tym dzięki temu to wszystko chodzi. I teraz, to ja proszę wybaczyć, ale będę pisał w potrzebach, że jest potrzeba zwiększenia wynagrodzenia pracowników, tak żeby oni godnie zarabiali, takie mam podejście do tego, że dlaczego mam tego nie pisać. Ja wiem, że w poprzednich latach może nie było w potrzebach do pisania. Ostatnio pan Rozyński zwrócił na to uwagę, że nie było pisane. No ale ja zaczynam pisać, bo widzę jak to tak skala podwyżek była, panie dyrektorze. Jaka skala podwyżek była? Ile to było? 150 i raz było... Nie, no jeszcze raz. 150 to było z pochodnymi, czy to było dobrze? Jak w roku było jedna podwyżka dla wszystkich jednostek placówek, 150 zł netto na etat. I w poprzednim roku? To była relacja. Ale tutaj muszę nadmienić, że wypłaciliśmy także odprawy emerytalne. Dwie osoby odeszły na odprawę. To jest normalne. Tak. I nagrody jubileuszy. To jest normalne. No to generuje koszty. To pokazuje się w budżecie danej jednostki na dany rok. Potrzebny z tego zakresu można to wyliczyć. Jedynie z emerytami jest problem, bo człowiek może dłużej pracować i przesunie się o rok. Tak. Ale to panie radny to pokazujemy. Ale to do tego ja się pytam. Panie dyrektorze, jakiej wielkości były podwyżki? I słyszę tak. Od pana skarbnika, że była 1,150, od pana była, że była 1,150 i druga. I się zastanawiam. To mówi prawa. W 2 latach było. W jednym, drugim roku. Ja bym to jeszcze wrócić się na chwilę do obsługi prawnej. Jak dobrze zrozumiałem z Państwa wypowiedzi, to macie dwóch radców prawnych, którzy świadczą usługi. Jeden na rzecz ośrodka, drugi na rzecz klientów ośrodka. Dobrze rozumiem? Tak? A skąd tak potrzeba doradzania klientom ośrodka pomocy społecznej, w jakim zakresie, z czego to wynika, proszę powiedzieć, bo powiem szczerze, nie spotykałem się z taką do tej pory sytuacją, że na przykład w urzędzie zatrudnię radcę prawnego, który będzie doradzał klientom gminy, na przykład urzędu miejskiego, tak? Czy tak samo w starostwie jest dokładnie taka sama, tam jest radca prawny, który doradza w ramach programu takiego ogólnopolskiego, gdzie są bezpłatne usługi prawne świadczone, zresztą państwo za to płaci, z tego co pamiętam. Natomiast no nie ma kogoś, kto obsługuje klientów starostwa powiatowego czy urzędu miejskiego. U Państwa coś takiego zaistniało, z czego to wyniknęło, z jakiej potrzeby, skąd to się wzięło, bo to teraz co tym klientom doradzę? Jak się skutecznie upomnieć o zasiłek, czy podanie pomaga pisać? Bo pytam się, bo nie wiem, nie spotkałem się z taką sytuacją już. Usługa, którą świadczy starostwo z programu rządowego, która jest realizowana w bibliotece, to jest usługa informacyjna. Starostwie też o charakterze informacyjnym. I tutaj jest bariera. Nikt za nikogo podania nie napisze. A w sytuacji naszej, gdzie my jesteśmy ośrodkiem pomocy społecznej, my powinniśmy pomagać. I jeżeli osoba leży chora w domu, nie jest w stanie skorzystać z pomocy prawnej, nasz prawnik tam pojedzie, bo ma to w zakresie. Często przyjmuje oficjalnie w bibliotece i taka jest prawda, ale ponad godzinami przyjmuje też u siebie w kancelarii i jeździ do domu. Po prostu mamy szczęście, że trafiła nam się osoba, która ma poczucie misji
Dzisiaj te sprawy, jedna jest, tu jest granica bardzo mocno i wyraźnie postawiona w problemie tej granicy. Nie występujemy w imieniu tych osób. To są osoby, które są, na co dzień korzystają z wsparcia ośrodka pomocy społecznej. I one sobie nie radzą. Z różnego rodzaju sprawami. Ja bym poprosił ten parlament, żeby wypełniał cały nich, jeśli ktoś, rozumiem, jakie są drobne sprawy w odpowiedzi, tak? Ale ten prawnik, czy tej osoby, jeśli w sądzie już nie jest w stanie reprezentować. Nie. Ale ta osoba może w sądzie poprosić o to, żeby była reprezentowana przez prawnika. Wtedy państwo polskie za to płaci. A to prawnik z urzędu. To jest wyznaczony akurat ten prawnik. Panie dyrektorze, każdy, kogo nie stać na pomoc prawną albo nie jest w stanie sam sobie poradzić przed sądem, ma prawo zwrócić się do odpowiedniej izby radców prawnych czy adwokackich o wyznaczenie prawnika z urzędu i takiego z reguły dostają. Natomiast, bo teraz państwo ponosicie koszty obsługi prawnej klientów ośrodka pomocy społecznej. Czy w ilu ośrodkach pomocy społecznej, czy pan się orientuje, w Polsce coś takiego funkcjonuje? Bo to jest ciekawa skala, to jest ewenement chyba na skali Polsko, nie wiem. Nie, dzisiaj mieliśmy wizytę studyjną z Gryfina i również jest pomoc taka świadczona w Gryfinie, w Krakowie, z Bunszynku. Mogę poszukać, to nie jest problem dla mnie. Natomiast chcę powiedzieć, że ta pani świadczy, w roku 2016 świadczyła tę usługę dla 62 osób. To nie może przyjść każdy sobie tak skorzystać z tej pomocy, z tego wsparcia. Tylko to jest skierowanie od pracownika socjalnego, bo mamy różne problemy. Pracownik socjalny nie jest omnibusem. I w sytuacji, kiedy wyczuwamy, że jest potrzebna pomoc prawna, bo jest konflikt w rodzinie, o nie wiem, jakieś spadki, majątki i tak dalej, różne rzeczy są. Ja może tak, cztery sprawy dotyczyły zobowiązań komorniczych, cztery sprawy spraw karnych związanych z notorycznym naruszaniem praw chronionych prawnie. 32 sprawy dotyczyło spraw z zakresu prawa rodzinnego, alimenty, władza rodzicielska, ustalenie ojcostwa, ubezwłasnowolnienie. 13 spraw dotyczyło postępowań administracyjnych i obywatelskich, 2 sprawy problematyki z zakresu prawa pracy, 7 dotyczyło problemów z zakresu prawa cywilnego. Więc i tu sprawy mieszkaniowe jakieś wchodziły. Panie burmistrzu, może w Urzędzie Miejskim w gminie też zatrudnienie prawnika, który będzie obsługiwał klientów, to jest nie razem ze sprawami. My jesteśmy ośrodkiem pomocy społecznej. Proszę? Bez takiej pomocy dział pracy socjalnej jest kulawy i ślepy. Panie dyrektorze, realizując zadanie w oparciu o ustawę o pomocy społecznej, ja nie widziałem, nie znalazłem tam takiego zapisu, że macie świadczyć usługi prawne w zakresie obsługi klientów OPS-u. To jest jakiś naprawdę ewenement, to jest coś nowego. Obciążacie kosztami budżet państwa, tak na dobrą sprawę, bo w każdym przypadku, tak wspomnieliście, to jest bezpłatne usługi prawne w ramach rządowego programu. Można zwrócić się do prawnika z urzędu. Są różni inni urzędnicy na różnych stanowiskach, którzy pracują, gdzie można w różnych sprawach do nich iść. I teraz nie wiem, powiem szczerze, przychodzą klienci do OPS-u i pan im co, doradza pisać pozew o ustalenie ojcostwa, inne historie? I powiem tak jeszcze, służba zdrowia też funkcjonuje, a bez pracownika socjalnego niektóre nasi podopieczni są traktowani, przepraszam, nie powiem w jaki sposób. Gdyby nie pracownicy socjalni, w życiu nie dostaliby żadnej rehabilitacji, nie dostaliby się do lekarza, mimo wszystko, że służba zdrowia funkcjonuje idealnie. I tak samo jest z prawnikami. Każdy chce zarobić, każdy chce swoje uzyskać. A przepraszam, a ośrodek interwencji kryzysowej czemu służy? Na przykład, między innymi? Też w jakimś zakresie, na przykład widziałem, gdzie przestępstwa związane z przemocą. Macie też niebieską kartę, tak? Ja wiem jedno. Świat jest tak mocno złożony i co chwilę są nowe aktualizacje, że tylko prawnik, który zajmuje się tym na bieżąco, jest w stanie pomóc osobom, których nie stać na to, żeby zapłacić prawnika, bo to są osoby z działu pracy socjalnej. Panie Boże, jeśli mogę coś powiedzieć sobie, to tak jest moje zdanie, sam pomysł nie jest zły, uważam. I to jest specyfika obszaru działania, jest jaka jest, jeśli potrzebujemy pomocy, ale ta forma, ten sposób, tutaj jest trochę drogi, muszę trochę to nawet za mało powiedziane, tego są różny pomysł wykorzystania aplikantów radcowskich, adwokackich, którzy potrzebują swoich, potrzebują praktyki i to jest sposób na pewno dużo tańszy i być może większej ilości się tak
nie znam zakresu płaczy, byłaby większa. Im zależy na zdobywaniu doświadczenia, na zdobywaniu praktyk. I tak jak ten radca, który nie reprezentuje tych osób w sądzie, tak samo oni też nie będą reprezentowani w sądzie, ale w ich wiedzę na tyle już mają, że myślę, że mogą służyć pomocą, na przykład będą się dowiadali przepisy i będzie to tańsze o tym, co pan mówi, że chciał pan, żeby człowiek nie był drogim w znaczeniu o koszty drogim tego środka. My, panie radny, my płacimy tej pani 800 zł miesięcznie brutto. To jest stawka, gdzie ona poświęca dużo więcej czasu niż 2 godziny tygodniowo. To jest ogrom, który ona poświęca. Bo na dzień dzisiejszy 16 spraw jednocześnie prowadzi. To jest na 80 kilka osób, które mamy, mieliśmy w pracy socjalnej, 62 korzystają z pomocy prawnej. To nie jest tak sobie. To nie bierze się skądś tam. My tego nie wymyślamy. To jest autentyczna potrzeba. Ja się nie dziwię, że w wielu ośrodkach uruchamiana jest taka potrzeba. Natomiast aplikanci, rozważaliśmy to, ale jakość ich usług jest po prostu żadna. Jak słyszę opinie w innych ośrodkach, jak działa system ten rządowy, ja bym polecał tajemniczego klienta, żeby poszedł i zobaczył, jak to jest realizowane. To są pieniądze wyrzucane w błoto. I dlatego, jak widzę osoby zadowolone, które przychodzą do mnie, do gabinetu i mówią dziękuję za tą prawniczkę, bo ona, co z tego, że ona ma pół godziny czy 45 minut na jedną osobę? Nie, dodatkowe następne spotkania, następne. Ona do mnie przychodzi i mówi, panie Zbyszku, ja rozumiem, że wy nie macie pieniędzy. Ja wiem, ustaliliśmy taką stawkę, ja się będę tego trzymać. Pracowała kiedyś w zakładzie karnym, pilotowała te wszystkie osoby, które wychodziły z zakładu karnego. Ona nie robi tego dla pieniędzy, bo gdyby robiła to dla pieniędzy, to tak jak mieliśmy oferty na obsługę prawną ośrodka, 2,5 tysiąca. 2 tysiące. Za co? Za co pytam? Za 2 godziny w miesiącu? To takie są skoki. Prawnicy się cenią. Pracownicy mówią na ostatnim zebraniu odnośnie spraw prawnych, żeby spróbować, żeby ktoś reprezentował ośrodek na zewnątrz. Ale my nie mamy środków na to, żeby prawnika specjalnie wynająć po to, żeby reprezentował ośrodek i zapłacić mu 3 tysiące za sprawę. Wie pan co, opowiada pan niemądre rzeczy, tak panu powiem od razu. Zawiera pan umowę obsługę prawną? Nie, bo pan w tej chwili po prostu mówi, wie pan, mija się pan z prawdą, albo pan nie ma wiedzy na ten temat. Zawiera pan umowę na obsługę prawną danej jednostki i płaci pan określoną kwotę. Natomiast jak prawnik idzie do sądu reprezentować daną jednostkę, to może się upomnieć coś takiego jak koszty zastępstwa procesowego strony przegrywającej proces. Nic mu pan dodatkowo nie płaci, więc niech pan nie opowiada pan, że pan jeszcze jakieś dodatkowe pieniądze przed sądem musi wyłazić. To jest nieprawda, proszę pana. Ja wiem, jak wygląda obsługa prawna w starostwie, wiem, jak prawnicy, jakie mają stawki i skąd dodatkowe pieniądze otrzymują. Więc to nie jest tak, że pan musi jeszcze dodatkowo zareprezentowanie sądu, bo ma pan wpisane w obowiązki reprezentowanie ośrodka pomocy w tych sprawach, właściwie gmina, miejscowy ośrodek pomocy społecznej, bo wy jako osoba ośrodek nie macie osobowości prawnej. I tak to wygląda. Nie wygląda to nigdzie inaczej. Nie ma czegoś takiego, jak pan musi, że ekstra pieniądze zapłacić, że on z łaski swojej pójdzie do sądu. No to jest nieprawda akurat, tak? Poza tym w wielu sprawach, z tego co pamiętam wcześniej, pracownicy socjalni też na zasadzie pełnomocnictwa jechali do sądu i reprezentowali ośrodek pomocy społecznej w konkretnej danej sprawie. Na przykład chodziło o umieszczenie, zabranie dziecka z rodziny, umieszczenie go na przykład w dom pomocy społecznej, do sprawy tam powiedzmy sprzed kilku lat. Szczegółów oczywiście nie znam, bo nawet mnie to nie interesuje, ale wiem, że takie możliwości są i tak się postępuje. Nie trzeba dodatkowo płacić ekstra pieniędzy, bo on musi z łaski swojej do sądu pójść. No nieprawda. I wcześniej obsługa ośrodka pomocy społecznej też była. Radcy prawny był, dostawał określone pieniądze, sporządzał opinię prawną, pod którą się podpisywał, pracownik dostawał tą opinię prawną i wiedział, co ma robić. Jak nie miał opinii prawnej, to wie pan, co na gębę, to sobie można załatwiać różne sprawy. Tylko później, kiedy przyjdzie do ponoszenia konsekwencji za podjęcie niewłaściwej decyzji, to kto będzie odpowiadał? Ten radca prawny czy pracownik? No bo pracownik, bo radca prawny powie, ja jednak nie powiedziałem, albo powiedziałem inaczej, a pani źle zrozumiała, tak? Jeszcze raz powtarzam, jest ustalenie, że pani Sylwia Jóźwiak na wyraźne oczekiwanie pracownika socjalnego będzie sporządzać pisemne rekomendacje. W związku z tym, że w ośrodku były nieprawidłowości i było dużo pracy,
było więcej ustnych poleceń, ale żaden z pracowników nie jest w stanie przedstawić prawnikowi pełnego spektrum sprawy, bo trzeba wziąć teczkę i go przeanalizować, żeby udzielić kompetentnej odpowiedzi. W związku z tym zdarzały się sytuacje, że pani sędzia mówi jedno, a pracownik mówi drugie. Ja mam to rozstrzygnąć? Nie jest to moją rolą. Poprosiłem na piśmie. I tak będzie. Natomiast jak pan mówi do mnie, że ja gadam głupoty, ja się z tym... Nie powiedziałem, że głupoty, tylko pan niemądre rzeczy powiada. Niemądre, a głupoty to jest różnica. Subtelna, ale jest. Nie, nie powiedziałem, że pan gada głupoty, tylko niemądre rzeczy, tak? Nie chciałem pana absolutnie urazić. Łukasz, tak przypominam, myślę, że tutaj spotkaliśmy się zupełnie w innym temacie, jeżeli chodzi o spotkanie dzisiejszej posiedzenia komisji. Widzę, że ten temat ucieka gdzieś na bok, całkowicie rozbieżny w stosunku do co jest do tego. Ja myślę, że jeżeli są taka jest potrzeba, to chciałbym wcześniej informować ośrodek, że będzie taki temat, że można było się przygotować. Bo dzisiaj to wygląda dosyć ostro. W tej chwili wymiana, jeżeli pan pochwaliłem przewodniczący, bo wchodzi pan zdanie, przerywa pan, prosiłbym też, żeby prowadzenie tego spotkania było na tyle sprawne, żeby każdy mógł spokojnie się wypowiedzieć. Rozmawiamy o wydatkach i wydajemy pieniądze na obsługę prawną. Dlatego chciałbym wiedzieć, na jaka obsługa prawna, w jakim zakresie ośrodka jest i tego dotyczy, jakiego spektrum praw, jakie kompetencje, czy jakie obowiązki mają radcy prawni obsługując ośrodek pomocy społecznej, skoro wydajemy już pieniądze, bo w następnych działach, rozdziałach paragrafu wydatków mamy podobny wzrost wydatków w tych samych paragrafach wydatków. Też chciałbym się dowiedzieć, z czym to jest na przykład związane, tak? Bo nie wiem, czy to jest kolejna jakaś obsługa prawna, czy może jakieś jeszcze dodatkowe pracownicy są zatrudniani, czy jakieś inne usługi, tak? Mówimy o kosztach ponoszonych przez ośrodek, bo przedtem tego nie było. Teraz to widzimy. Jeżeli państwo są w stanie wykazać, że to jest rzeczywiście potrzebne, że jest profesjonalna obsługa prawna w każdym zakresie, to nie przeciwko temu. Myśmy się w tej chwili zostały się skupione na jednym tylko, a nie na całości, na które sprawozdanie. Ja sobie wynotowałem tylko te sprawy, co do których mam wątpliwości. Na koniec będę miał pytania natury ogólnej związane z reorganizacją i w związku z ponoszeniem wydatków na zasiłki i celowe, i specjalne, i tak dalej, bo tutaj wielkich różnic nie ma. Jeśli chodzi o stałe, to tam jest lekki wzrost, więc w zasadzie nie ma o czym dyskutować, bo to też wynika z pewnych przepisów prawa, kiedy i w jakim zakresie udzielamy zasiłków stałych, więc no to wielkiego też wpływu tutaj nie mamy. Natomiast są sytuacje, które na przykład no, mnie ciekawią, bo przejdę dalej, mamy 85.295, czyli pozostałej działalności. Takie trzy paragrafy wydatków mam w stosunku do 2016 porównania do 2015 i dlatego chciałbym wiedzieć. No, mamy paragraf 417, czyli mamy wynagrodzenia bezosobowe, mamy 23 732 zł, a wcześniej tego nie było na przykład, tak? W 2015. Kolejny paragraf to mamy 4300, więc zakup pozostałych usług i znów mamy wzrost wydatków, no dość znaczny, bo o 40 tysięcy, tak? W porównaniu z 2015 roku. W 2016 wynosi ponad 50 tysięcy, a niecałe 10 tysięcy w 2015 roku. I jeszcze jeden paragraf wydatków, który 4700, szkolenia, tak? Gdzie w 2015 roku nie było tego paragrafu wydatku, a w tym roku nam się pojawiło, jest to ponad 11 tysięcy złotych, tak? I takich oczekuję wyjaśnień, po prostu to są te rzeczy, o tym wszystkim rozmawiamy. Panie to co było pan? Delegacje wzrosły tak o ponad 4 tysiące chyba, czy może nawet 5, nie wiem. I w zakresie oczekuję wyjaśnień, bo pozostałe to, co sobie sprawdzałem, wielkich różnic nie ma. Jeśli chodzi o zasiłki, to kończę. Może jest rzeczywiście spadek. Będę chciał się dowiedzieć państwa, na ile to jest związane z reorganizacją ośrodka pomocy społecznej i działem pracy socjalnej, tak? Na przykład? Nie. Ja nie pamiętam, bo tam jest, bo to się jakoś inaczej nazywa jeszcze. O właśnie, to tak się nazywa szczegółowo. No to nie uczyłem się do nakrań, więc niech pan mi tu nie insynuuje, że doskonale wiem, bo nie wiem, tak? A ile najlepsza wpłynęła to program 500+, tak? Czy rzeczywiście spowodował odpływ jakiejś tam części klientów od ośrodka, bo skoro mamy pieniądze, to nie przychodzimy po zasiłki? A na ile wpłynęło po prostu dział, nazwijmy, do pracy socjalnej? Nie, no są zmniejszone wydatki i to cieszy na przykład, tak? Zawsze powtarzam, jeżeli chodzi o zmiany dokonywane, pan dyrektor tutaj mówił o pewnej filozofii pracy, według swojej filozofii ośrodka
ośrodka pomocy społecznej, to co pani radna zauważyła. Sama filozofia to nie wszystko, tu się liczy prawo. Tu się liczy prawo. Ostatnio pan zwróciłem uwagę, że ja to patrzę z boku i to nie jest, że ja coś kombinuję, źle mówię. Ja przestrzegam przed pewnymi rzeczami. Ostatnio na komisji powiedziałem w ten sposób, że ta działalność, a miałem możliwość jej się przyglądać, będąc przewodniczącym Komisji Spraw Społecznych w tej gminie, jest bardzo odpowiedzialna. Wiem, co ciąży na to, taka odpowiedzialność, jakoś odpowiedzialność prawna, tak? Nie dosyć tego są to pieniądze publiczne. I też, słuchajcie, no jest kwestia 5-letniego zakazu zajmowania stanowisk przy naruszeniu dyscypliny finansów. Może być tak, że ad hoc decyzji. To co przewodniczący tutaj komisji, pan Krzysztof. Jeżeli mamy budżet i ja na początku widzę pewne zestawienie, pewne konta, widzę jak to się klaruje, ale nie wiem, jakie było zatrudnienie. Wiem, że program się z tego dokumentu 500+, że słyszę od was, że idziecie w umowy, zlecenie, zmniejszacie daty. Nie widzę tego. Nie widzę tego, bo widzę wzrost wynagrodzeń, tak jak się czytało, że to 150 zł, czy może coś więcej. Ja bym musiał to skontrolować, więc nie jesteśmy od kontroli, tylko ja pan widzę, już tutaj podkreślił zajęcie się tematem dzisiejszej komisji, tak mieliby tych paru odpowiedzi z waszej strony, to ja bym przed sobie wszystkie te kłoski poukładał, co jest co. No i tak na koniec myślałem, że dzisiaj usłyszał od was jakby konkluzję, co zmieniło się po tym programie 500+, ale nie według tych słów, tylko nie wiem, czy sobie pamiętacie, jak rozmawialiśmy, nie wiem, czy będzie to w tej kadencji, czy w tamtej kadencji, o zakres ubóstwa w naszych rodzinach w gminie Borek. Czy ten zakres ubóstwa zmniejszył się, jak potem się zmniejszył, czy widzicie się tego namacalne doświadczacie, że rzeczywiście ludzie wychodzą z ubóstwa. Jeszcze, Czesiu, zanim wrócimy się, ja mogę prosić o wyjaśnienie tych trzech paragrafów wydatków? Tak, tak. W pierwszej części. To wszystko to, co w pierwszej części pańskiego pytania usłyszeliśmy, dotyczy realizacji polityki senioralnej. I było przedmiotem debaty publicznej we wrześniu 2016 roku. Tak mogę odpowiedzieć na to pytanie. Czy coś szczegółowo bardziej w zakres tej polityki, co wchodzi do układu? Ale uśmiechnij te, przepraszam się, zamyślenie. No, ale to pytanie. Chodzi o politykę senioralną. Czy mam odpowiedzieć panu dokładnie? Pozostałej działalności. To są związane z realizacją polityki senioralnej, tak? Tak. Kolejna rzecz, tam jest kampania społeczna aktywni do setki. To też jest związane z polityką senioralną i z realizacją Młodzieżowego Funduszu Aktywizacji Seniorów. Natomiast o co jeszcze mam? O delegację. Już kolejne. Nie, delegacja nie jest pytanie. Nie, no ja jeszcze szkolenie i delegacja. Ja na to powiedziałem, że nastąpi wzrost. Tak. Ja powiem tak, że żadna zmiana bez wsparcia edukacyjnego, odpowiedniego, nie może mieć miejsca dzisiaj. I pracownicy, którzy, a chodzę na wywiady z pracownikami, po takiej jednej z wizyt jednej osoby, mężczyzny, około 50. Potem pracownik socjalny refleksja u niego była taka. A ten mężczyzna krzyczał. Podczas spotkania krzyczał. No co, nie było dobrze, panie dyrektorze, co? Ja mówię, dlaczego pani tak sądzi? Z czego pani tego nie ma wynosi? Powie pan co? Bo my cały czas pracujemy na problemach, a ja mam wrażenie, że pan chodzi cały czas o to, żeby zacząć pracować na zasobach. To jest trochę inna filozofia. Ale nigdy wcześniej w ośrodku my takiej szkoleń nie przechodziliśmy. Nie przechodziliśmy. I po prostu tego do tej pory nie było. Zmienia się filozofia pomagania. Zamiast przyjść na wywiad środowiskowy i poprosić o dowód osobisty i co się zmieniło u pana w ostatnim czasie, dzisiaj pracownik socjalny powinien zainteresować się tym, co jest, co ta osoba czyta, co wisi na ścianach. Zwykła szabla powoduje, na ścianie powieszona, że zaczynamy rozmawiać z człowiekiem o jego pasjach, zainteresowaniach. I wtedy zupełnie inaczej zaczynamy rozmawiać o jego trudnościach życiowych. I nie traktowani jesteśmy jak urzędnicy.
potrzebne były te szkolenia i bez tych szkoleń sobie nie wyobrażam, żeby w ogóle cokolwiek zmienić. Bo jak można wprowadzić coś nowego, jak się o tym po prostu nic nie wie. Mogę prawo, mam prawo oczekiwać od pracowników efektywnej pracy dopiero wtedy, kiedy będą wiedzieli, co mają robić. A tak jak nie wiedzą, co mają robić, to czego mam oczekiwać? Chcieliśmy dobrej zmiany w pomocy społecznej? Ja uważam, że my jesteśmy w procesie tej dobrej zmiany. A jeżeli chodzi o delegację, bez wyjazdu do Gdańska studyjnego nie mielibyśmy poprawionej dokumentacji z zakresu asystentury rodziny. Bo cały czas klepaliśmy i podejście było takie, a nie inne. Dzisiaj stawiamy bardzo mocny akcent na diagnozę, ale to musieli usłyszeć gdzieś na to, musieli coś przeżyć i zobaczyć. Wtedy jest sens. Bez wyjazdu do Krakowa nie wyobrażam sobie, żeby wracając, że jak byliśmy w Krakowie, przyjechali i zobaczyli, że jest możliwa ta zmiana, bo to jest dodanie wiary w skrzydło. Więc delegacje tak, wzrastają. Natomiast są one celowe. Co chwilę wchodzi nowa ustawa. Z tym związane też są szkolenia. Szkolenia średnio 400 zł. Teraz było za życiem, teraz musimy asystentów wysłać na kolejne szkolenie. KPA się zmienia. Cały czas jest dynamika. I owszem, można by powiedzieć, po co szkolić. Tylko, że potem jak pan przewodniczący powiedział, kto za to zapłaci. Bo ja sobie do serca wziąłem te zlecenia po dzisiejszym usługach opiekuńczych. Sprawdzimy, będę rozmawiał z panem burmistrzem, jak to rozwiązać ten temat. No, z panem skarbnikiem, usiądziemy razem, naradzimy się. Bo ja nie chcę płacić mandatów. Moim celem nie jest pogrążanie tutaj gminy. Tylko proszę zobaczyć na koszty zaniechania. Gdybyśmy nawet prawnie tutaj pomogli. Ile to panu gdzie? Nie, jest no, to, nie, to jest wspólne. To jest wspólne. Budujemy pewną wspólnotę i wspólnie ją razem zarządzamy. W mądrości naszej. To jeżeli dzisiaj nie udzielimy prawnej pomocy osobom tym najuboższym, które sobie w życiu nie radzą, to jutro będziemy ponosić koszty inne, zasiłków innych, celowych, takich, domu samotnej matki i tak dalej. I to będzie dopiero generować koszty. Ja uważam, że ja minimalizuję koszty dzisiejszych przemian, jakie są, postępując w ten, a nie inny sposób. To panie dyrektorze, ja mam takie pytanie do pana, bo czegoś tu nie rozumiem. Jeżeli pan robi nabór do pracy, do ośrodka pomocy społecznej, to pan nabór robi, kto się zgłosi, tego pan bierze i pan kształtuje, czyli wkłada pan w niego pieniądze, żeby zrobić z niego bardzo dobrego pracownika. Czy na odwrót, pod swoje potrzeby, szuka pan na rynku pracy osoby gotowej, przygotowanej, przeszkolonej do podjęcia odpowiedniej pracy? Proszę mi odpowiedzieć na pytanie, którą wersję pan wybiera? Wybieram swoją wersję. No, wiecie pan. Moja wersja wycieka panu. Nie, ja zaraz odpowiem dokładnie. Dzisiaj na rynku pracowników socjalnych nie ma. I nie ma co wybierać sobie takiego czy innego bruneta, szczupłego, z kompetencjami takimi czy innymi. Nie ma. Nawet pracownik socjalny, który zgłasza się, pisze swoje CV, jest wspaniale, a jak rozmawiamy, to on mówi, że on nie będzie pracował w deszczu, bo się boi mokre, że jak deszcz pada, to on się źle z tym czuje. To z kim ja mam pracować? Pracuję z tymi, którzy chcą pracować, bo nie ma pracowników. Nie, został zahamowany proces edukacji pracowników socjalnych i jest deficyt na rynku totalny. Więc jak my szukaliśmy i mieliśmy możliwość wyboru pracowników socjalnych jednego, dwóch, ja się cieszyłem, że po prostu, że ktoś znalazł się z kompetencjami i pracował gdzieś i ma jakieś doświadczenie i jest otwarty na to, żeby wejść w te zmiany. A konkurs, o którym, także ja powiem panom, że nie ma takiego rynku, że można sobie wybrać pracownika kompetentnego. Nie ma pracowników socjalnych przygotowanych dzisiaj do pracy. System nie przygotowuje pracowników do pracy na zasobach i potencjałach. W ogóle nie przygotowuje. To jest nowe podejście do pracy z ludźmi i nie mogę tak zrobić, że znajdę sobie taką osobę na rynku, bo nikogo nie będę miał do pracy. A pan powie potem, że ja nie zabezpieczyłem potrzeb mieszkańców. Więc ja krótkie, konkretne pytanie, a pan tworzy filozofię. Nie. No co nie, pan pyta czarne białe, a życie jest w paski. Proszę pana, bo jeżeli pan by miał wizję, to by pan powiedział w ten sposób. Robię nową kadrę, uczę ich, daję im możliwości, daję narzędzia. A pan tutaj obija jak bawełnę i na okrągło. No naprawdę, no co pan powiedział? Że pan nie ma racji, skąd mi pan znajdzie, co mi pan zrobi?
jak jest pan pracownik. Ja się pytałem panu różne pytania i oczekiwałem od pana odpowiedzi. Co pan robi? Pan powiedział, że nie ma pan pracowników socjalnych karier. Powiedziałem, że takiej konkluzji pan powiedział. Powiedziałem, że pracuję z tymi, którymi mogę pracować, jeżeli się zgłoszą do pracy. I czasami jest tak, że nawet rozmawiamy z pracownikami z innych jednostek, którzy mają dobrą opinię i pytamy, czy przyjdą do nas. No już nie chcę mówić, z których jednostek podbieramy pracowników, bo taka jest prawda. Ale nie, nie wolałbym tego nie robić. Natomiast jeszcze chodzi o stanowiska... Z tej wypowiedzi całej i z tego tutaj, co pan, ja już ostatnie pytanie zadam. Przepraszam. Czyli pan cały czas widzi w dalszym ciągu poszerzanie, rozrastanie się pomocy społecznej, wnikanie w następne jakby sfery życia mieszkańców i zaspokajanie ich potrzeb, tak? Tak pan to widzi? Jeżeli potrzeby nowe będą się pojawiać, zadanym ośrodka jest na nie odpowiadać. Natomiast pracownicy socjalni są potrzebni na zastępstwa, ponieważ, tak jak koleżanka wcześniej powiedziała, jest, dzięki Bogu mają urlopy macierzyńskie i my musimy spełnić, zapewnić obsługę mieszkańców, czy to w pracy socjalnej, czy w rejonach. Natomiast na stanowiska urzędnicze są normalne konkursy i wtedy, tak jak pan powiedział, możemy sobie przebierać odnośnie kompetencji, wykształcenia i tak dalej. Na stanowisko w sekretariacie zgłosiło się 5 osób. Normalnie przesłuchaliśmy każdą z tych osób, stwierdziliśmy, która osoba, jakie ma kompetencje, jak odpowiadała, wypunktowaliśmy to i zgodnie z przejrzystymi zasadami wybraliśmy jedną, naszym zdaniem, najlepszą. Taka, która będzie odpowiadać nam w pracy w sekretariacie, bo to jest też twarz ośrodka. Nie może być ktokolwiek. Zresztą, no cóż, i to jest różnica. Tutaj wybieramy, bo na stanowisko urzędnicze tak. Natomiast na stanowisko pracownika socjalnego musimy sobie radzić tak, jak sobie radzimy. Natomiast na pewno nie moim zamiarem jest przekraczanie ilości pracowników socjalnych ponad miarę lub poziomie. Do kolegi Czesława powiem tak, że kompetencje kontrolne Komisji Rewizyjnej nie wyłączają kompetencji kontrolnych pozostałych komisji. Zawsze Komisja Budżetu może podjąć kontrolę w Ośrodku Pomocy Społecznej czy jakiejkolwiek jednostce organizacyjnej innej gminy Goleniów. Tak? Być może taka potrzeba będzie, zaistnieje, bo wiele rzeczy, żeby rzeczywiście można było sprawdzić, jak to funkcjonuje, to no, trzeba było po prostu najzwyczajniej w świecie przeprowadzić kontrolę. I to tyle, nie? Z mojej strony. Jeśli Państwo macie jakieś pytania, a jeszcze do... Proszę. Pierwsze, chodzi mi o opłatę za dom samotnej marki. Jest to nowe zadanie, czy wiemy, są jakieś osoby z gminy Goleńskiego, są skierowane? To jest, powiem tak, to jest właśnie jeden z przykładów tych nowych sytuacji, które się zdarzają. Dom samotnej marki. Tak, tam decyzję wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i była pani została zgłoszona nasza mieszkanka i my kryjemy koszty zgodnie z przepisami zmniejszymi pobyt. Ten koszt całoroczny? Tak, w tej chwili koszt wzrósł na 2600 zł i obowiązuje już miesięcznie 2600, także teraz te koszty też wzrosną. Nie ma możliwości na chwilę obecnej, tam jest udzielana praca socjalna w tej rodzinie, żeby to pani wróciła z dziećmi do domu, ale no niestety no, na chwilę obecną nie jest to możliwe i będziemy ponosić te koszty, tak? W tej chwili jest już to 2600 zł, bo wyszło nowe zarządzenie starosty, ten koszt już wzrosł po prostu. I drugie pytanie, wydatki w karta dużej rodziny. W większości są tutaj wydatki biurowe w tych kosztach. Mam pytanie, jak ta karta funkcjonuje, czy jest jakaś tabulacja, czy ta karta często nie służy, czy jest tego korzystają, jak ludzie oceniają funkcjonowanie karty dużej rodziny? Jak oceniają kartę dużej rodziny, to trudno nam powiedzieć. Nie ewaluujemy tego, natomiast wydajemy kartę i to na tym się kończy nasza rola. Bo on jest tylko basen, nie? Tylko basen. Basen, no. I przejazd kolejowy. Na przejeżdżeniu mamy więcej pytań. Ja przepraszam, chciałbym do ubóstwa się odnieść. Bo jeszcze tak myślałem właśnie, że tam czeka, a ja właśnie znalazłem sobie stronę i mogę odpowiedzieć. Więc jeżeli chodzi o rok 2015, liczba rodzin, która korzystała z pomocy społecznej, z powodu ubóstwa wynosiła 129. Natomiast w 2016 30. Oznacza to, że to jest no ponad 10%
bo to było 14,73 oraz poprawkę powiedzieć coś. Ja nie wiem, czy to jest zasługa 500+. Ja powiem, że to jest zasługa ogólnie sytuacji na rynku. Staramy się wspierać osoby w podejmowaniu zatrudnienia. Nawet jeżeli ktoś straci gdzieś pracę, jesteśmy w stanie w ciągu 24 godzin zaproponować inny rodzaj zatrudnienia tym osobom. W związku z tym ten obszar ubóstwa się kurczy. Oczywiście są drastyczne jakieś sytuacje, które pokazujemy potem przy fontannie. 17 października na wystawie można było zobaczyć. Działaliśmy na zasadzie obrazów. I w ten sposób chcieliśmy uwrażliwiać mieszkańców. Zresztą były telefony, co zrobić z bambuzem dziecięcy do oddania, co mam z tym zrobić. Więc my takie rzeczy zagospodarowujemy. Ale niewątpliwie obszar ubóstwa w gminie Goleniów się bardzo intensywnie, nawet radykalnie, nawet radykalnie się zmniejsza. I to jest namacalne w ciągu roku. Natomiast no, tutaj niepełnosprawność jest na podobnym poziomie. Ona w ogóle zaskakuje, skala niepełnosprawności cały czas nas zaskakuje. Do przypadku mogę pokazać klatki mieszkaniowe, tak? Może wykres tak nie bardzo pokazuje. 14 minus 16, 16,755 tysięcy, tak? Mamy 25% spadku, bo to jest od dochodów zależne, tak? A to macie plan na 2017? No, to... Tak. 960. Najwięcej było ponad 2 miliony złotych. Znaczy 1946, do 10 mam dane, tak? 12 był rekordowy, tak? Myślałem, że 2017 już wykonanie. Nie? Panie dyrektorze, jedno pytanie na koniec z mojej strony, bo więcej nie ma. Jak pan może to ocenić, jeśli chodzi o reorganizację? Na ile wpływ miał program 500+, na ile spadek bezrobocia, a na ile skuteczność pracy, działu pracy socjalnej, tak? O. Na spadek wysokości zasiłku, bo że wysokość tych zasiłków, no wysokość co w złotówkach spadła, no to niewątpliwie widać, tak? Dobrze. Dożywianie też spadło. To też widać, 500+, skutek tego. To macie Państwo same zasiłki na przestrzeni 7 lat, zobaczcie, od 10 milionów, zlecone i własne, tak? Od 10 milionów w 10, po 500+, w 16, prawie 27. Tak? No ale to w tym ostatnim to masz program 500+, 26, no. 920. 17 milionów. 15,6. Ile? 15,6. Milion 700 miesięcznie wypłacany świadczeń rodzinnych na 500+. Milion 700 miesięcznie wprowadzamy na rynek. A rocznie ile to jest? 16 milionów was wyszamy. 20 milionów to będzie, bo ten podatek jest zaniżony. 500+. Natomiast około 20 milionów rocznie. 15 miesięcy. Ale wszystko idzie od wojewody. Tak, tylko to jest. To z naszej strony 3-0. No i to jest ważne. Na razie. Na razie. Pożegnanie 470. Dobrze, że się wiesz. A jak przyjmiemy na przykład rodzinę z Syrii, to dzieciom też płacimy 500+? Jak to jest? Chyba tak? Nie wiem. No jeśli. Z mojej strony. Aha, tak, proszę. Dobrze. Jeżeli chodzi o znaczenie powołania działu pracy socjalnej i integracji społecznej, to powiem tak, w 2016 roku 82 osoby, rodziny korzystały z tej formy wsparcia. Zazwyczaj to jest tak, że pracownik socjalny z rejonu po rozpoznaniu sytuacji, gdzie stwierdza, że wskazana byłaby praca socjalna, proponuje taką usługę tym osobom. I te osoby dobrowolnie, jeżeli chcą, korzystają z tego wsparcia. 82 osoby i tak, 7 osób w tamtym roku zakończyło pracę socjalną z uwagi na usamodzielnienie. To znaczy, że wyprowadziliśmy je z systemu. Naprawdę kuriozalne przypadki zdarzały się. I chodzi mi o to, że nie, to byłoby bardzo trudne, gdyby tej organizacji nie było. Bo te przypadki wymagają w oparciu o relację budowaną długotrwałego procesu.
I gdyby nie ten dział, być może wydawalibyśmy więcej pieniędzy. Na przykład, przychodzi ktoś do pana burmistrza i mówi tak, jestem w ciężkiej sytuacji, mam problem z domem, mieszkaniem, proszę o pomoc. Ta osoba przychodzi do nas i w takim chęci odruchu pomocy moglibyśmy powiedzieć, dobrze, to dajemy zasiłek jakiś celowy, tutaj są kryteria, wspieramy i staramy się w jakimś minimalnym stopniu pomóc. Ale już w pracy socjalnej na relacjach zaczyna wychodzić, że to tak nie jest do końca, bo tam jest konflikt, bo tam jest wiele osób zaangażowanych w tym środowisku, bo tam są jeszcze zasoby ziemi, bo tam jest jakaś konflikt z prawem, jest jeszcze inny, ale to wychodzi dopiero po pół roku. Po pół roku, bo nikt nam nie powie wprost od razu tak naprawdę o co chodzi. I sprawy, które wydają się proste na początku, w pracy socjalnej potem się okazują, że wcale takimi prostymi nie są. I powiem tak. Te 82 osoby, jestem przekonany, że skorzystały z tej usługi w sposób efektywny. Efektywny, tak. To ma wpływ na my pracujemy w tym dziale z najtrudniejszymi przypadkami. To jest tak zwany trzeci profil z Powiatowego Urzędu Pracy. Głównie to są osoby z tego trzeciego profilu, które nie radzą sobie na rynku pracy, mają kłopoty, to są matki samotnie wychowujące dzieci, które raz się godzą, raz kłócą ze swoimi wybrankami życia i stają w drzwiach z dzieckiem na ręku i mówią, panie dyrektorze, niech pan pomoże. To są takie przypadki. To jest mężczyzna, który przychodzi dzień przed Wigilią i mówi, że od pół roku nie pił herbaty i czy mu pomożemy, ma 7 stopni Celsjusza w domu. A dzisiaj ten mężczyzna jest usamodzielniony. Nigdy nie chciał pokazywać wszystkich dokumentów, ale po roku czasu udało nam się uzyskać, że on ma ponad 600 zł emerytury. Na początku 400, dzisiaj 600, wyszedł nam z systemu. Oczywiście cały czas do nas przychodzi na rozmowę z pracownikiem socjalnym, co dalej. Ale dzięki temu działowi ograniczamy koszty. Dobrze. Nie ma więcej pytań? Dobra, zmiana. Dziękujemy. Ja jestem o tym przekonany i gorąco w to wierzę. Inaczej by mnie tu nie było. Przejdziemy do punktu drugiego, trzeciego w zasadzie analiza dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i tak dalej, i tak dalej. Do widzenia.